Cześć, dziś bardzo prosty projekt, czyli wieszaczek z różami. Zapraszam. W pierwszym etapie drewniany szyld przetarłam papierem ściernym, a w tej chwili maluję go na biało farbą akrylową. Z papieru różowego odcinam fragmenty, które nie będą mi potrzebne. Tabliczka dekoracyjna, którą widzicie, wykonana jest z płyty MDF. Jest to dość śliski materiał, dlatego w pierwszej kolejności pomalowałam ją podkładem akrylowym, a następnie białą farbą akrylową. Niestety nie nagrało mi się to. W tej chwili zmaluję tabliczkę klejem do dekupaż i ułożę na niej papier ryżowy, a następnie od góry kolejny raz posmaruję papier klejem. Kiedy klej już wysechł, papierem ściernym usuwam papier wystający poza tabliczkę. Na szyldzie odrysowuję miejsce, w którym przyklejona będzie tabliczka. Z papieru różowego, który pozostał mi z ozdobienia dekoracyjnej tabliczki, wyrywam małe fragmenty. Fragmenty papieru, które wyrywałam wcześniej, naklejam w tej chwili na deseczkę, nakładając je na siebie, co da mi później delikatną strukturę. Nie przejmuję się tym, że deseczka nie jest oklejona idealnie, dlatego że w dalszej części pracy znaczna jej większość będzie zamalowana. Po namalowaniu tła i zabezpieczeniu go lakierem, całą deseczkę ochlapuję brązową farbą akrylową. Złotą farbą akrylową obmalowuję brzegi dekoracyjnej deseczki oraz mojego szyldu. Następnie farbą akrylową odbijam wzór z szablonu. Przyklejam dekoracyjną tabliczkę do szyldu. Następnie przykręcam haczyk. Złotą pastą woskową będę przecierała wyciski z formy silikonowej wykonane z akrylu budowlanego, a następnie pomalowane tą samą farbą, którą odbijałam wzór z szablonu. Wyciski przyklejam na haczyku w ten sposób, aby zamaskować wkręty. I praca gotowa. W opisie zostawiam listę produktów, których użyłam do stworzenia tego projektu. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.